Rozmowa po dziewiątej. Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej. W naszym studiu Aleksandra Mrozek, radna Sejmiku Lubuskiego, samorządowe Lubuskie. Kłaniam się uprzejmie. Dzień dobry, witam. Pani radna, może tak bliżej do mikrofonu, bym prosił, będziemy lepiej słyszalni, a o to przecież chodzi, żeby nasi słuchacze panią przede wszystkim posłuchali. Co ma pani do powiedzenia? Zacznijmy od sprawy pożaru. Trwają badania tego, co pozostało po tym pożarze w Przylepie. Tam mieszkańcy są oczywiście zaniepokojeni, czy mogą korzystać normalnie chociażby swoich działek z tego, co te dary natury z ziemi przynoszą, pomidorki i inne fajna żywność, która im tam też rośnie między innymi. Nie sposób chyba się nie oprzeć takiej sugestii, że rzeczywiście ta sprawa zaczyna być bardzo mocno, czy od początku jest bardzo mocno upolityczniana. No, panie redaktorze, szanowni państwo, pożar hali ze składowiskiem tym, który tam się w środku znajdował, to nieszczęście, to budziło wielkie emocje, ale jednocześnie pokazało, jak bardzo wymaga to regulacji systemowych, to jest pierwsze. Po drugie, pokazuje, jak w trudnej sytuacji są samorządy, które pozostają właśnie, tak jak Zielona Góra, która w spadku otrzymała tenże w cudzysłowie prezent, jak brakuje wsparcia na poziomie samorządu województwa w tym przypadku, bo przecież kwestie dotyczące składowisk to jedno z wyzwań, którymi powinien się zająć też i zarząd województwa, sejmik województwa. Ja jestem mocno tym poruszona, bo rzeczywiście obserwując ogromne zaangażowanie wszystkich sił, które próbowały ratować, tak, gasić ten pożar, pomniejszać skalę zniszczeń, to jednocześnie uprawiana nachalnie polityka, która dla mnie przekreśla tutaj polityków, bo to już nie polityka, tylko politykierstwo. Ale pani Zeleń, dlaczego tak się stało? Bo jest pożar, prawda? Wszystkie ręce na pokład. Trzeba to jak najszybciej zażegnać. Trzeba to pokonać. Trzeba doprowadzić do normalności. A tu od pierwszego dnia, od pierwszych godzin od razu zaczęła się taka nagonka. No cóż, niektórzy na nieszczęściu chcą zbudować swój wizerunek. Wizerunek tych, którzy stoją na straży środowiska, ekologii. Wszyscy stoimy na tej straży i wszyscy powinniśmy się zaangażować na tyle skutecznie, żeby można było pomóc samorządom, a nie jeszcze pogrążać samorządy w sytuacji, w której się znalazły. Parę dni temu znalazła się Zielona Góra. Dobrze, że inne miejscowości na dzień dzisiejszy nie mają tego nieszczęścia, ale mamy ponad 500 tego typu składowisk w kraju. W związku z tym pytanie, co robią politycy na szczeblu parlamentu? To, że dzisiaj politycy wypowiadają się, że mają przygotowane ustawy, a co robili przez poprzednie kadencje? Należało ten problem rozwiązać. Jeżeli chodzi o samorząd województwa, to uważam, że powinna być zwołana sesja sejmiku, na której powinniśmy porozmawiać. Ja oczywiście taką sugestię radnym wysyłałam. Mamy komisję klimatu, która mnie irytuje z uwagi na to, że politycznie jest uzależniona w mojej ocenie od zarządu województwa, bo rok temu po rocznej przerwie wymusiłam na sesji zwołanie z komisji klimatu w sprawie Odry. Minął kolejny rok i nie ma kolejnej komisji, posiedzenia komisji, a przecież my powinniśmy na ten temat... Kto przewodniczy temu ciału? Pani, głosnemu, która odeszła z Prawa i Sprawiedliwości i przeszła do klubu Koalicji Obywatelskiej. Rok czasu. To, co różni ludzie, to różnią też pieniądze. Zapełnienie funkcji przewodniczącej pobiera się 20% wysokości diety. Przez rok to jest blisko 1000 zł. Nie wyobrażam sobie, że w tej sytuacji radni nie są poinformowani na bieżąco, jakie działania były podejmowane na rzecz pomniejszenia ewentualnych skutków. Samorząd województwa lubuskiego, w tym sejmik, takimi tematami powinien się zająć. Tak jak mówiłam, sugerowałam zwołanie sesji nadzwyczajnej, czekam na odzew radnych. Złożyłam interpelacje, dwie w tym temacie, z pytaniem, czy my mamy mapę w województwie lubuskim takich niebezpiecznych składowisk. Czy z tych składowisk wpływają systematycznie sprawozdania do
marszałka województwa odnośnie tego, co się z tym składowiskiem dzieje. Czy tam nie ma przecieków, wycieków, jakichś podsiąknięć i tak dalej. Czy regularnie wpływają wpłaty? To są pytania, na które chcemy znać odpowiedź. Mamy drugą interpelację, złożyłam w temacie programu gospodarki odpadami i planami inwestycyjnymi na 2020-2026. Jesteśmy w połowie tego roku, a na BIP-ie widnieje projekt tego programu. Pytanie, czy my tylko i wyłącznie chcemy fajerwerków typu pikniki, a to zdrowia, a to święto województwa w każdym powiecie, a to pikniki związane z wykorzystaniem funduszy unijnych, a może należało właśnie zająć się tematami takie, które nie są wdzięczne z punktu widzenia polityka, bo rozwiązują problem bardzo ciężki, nich, tak? Ale lokalnie. Gdzie są te działania? Gdzie jest rada samorządowa, którą powołaliśmy? Czemu też ten temat w mojej ocenie na Radzie Samorządowej nie był podejmowany? To są pytania, a potem zostawia się samorządowca z jego problemem i na tle pożaru prowadzi się konferencję. Wprowadza się zamieszanie, niepokój. W takich sytuacjach powinien być spokój, opanowanie, wsparcie. Wszyscy jesteśmy razem. Tu wręcz całkowicie inaczej. Ale tego nie było. Ta i tak jak jesteśmy mieszkańcy zdroworozsądkowo oceniający. Oczywiście przerażeni tym, co się wydarzyło, bo to rzecz no, w skutkach trudna do przewidzenia, ale na razie nie wyrokujmy tych skutków. Poczekajmy na wyniki badań, tak, rzeczywiście, jak ta sytuacja pomóc dziś wygląda. Gospodarzowi miasta, który czynił starania i pozostał sam w tym względzie, okoliczności, w trakcie których czynił te starania, były wyjątkowo trudne, był COVID, była wojna na Ukrainie, no wiemy, żeby priorytety się zorganizowania przetargu, zmieniały. Prawda, znalezienia oczywiście firm. Dobrze, więc pani dzisiaj radna, zamykamy. Atakowanie jest zwykłą podłością. Zamykamy ten temat. Chciałem jeszcze z panią porozmawiać na temat Pałacu Marszałkowskiego. No wraca ta sprawa. Urząd Marszałkowski zapowiedział między innymi w swoim newsletterze, że firma wystąpi o to, żeby rzeczywiście otrzymać to pozwolenie na budowę. Odwołanie od decyzji prezydenta nastąpi. Przypomnijmy, Janusz Kubicki znalazł niedociągnięcia we wniosku, które składał wykonawca, bo to wykonawca już stara się o pozwolenie na budowę tego Pałacu Marszałkowskiego za kilkadziesiąt milionów złotych. Chyba 38, już się pogubiłem w tym, ile to teraz ma kosztować. Pierwszy etap, powiedzmy. No cały czas, młotkowanie tej sprawy jest. No i widać, panie redaktorze, co jest priorytetem dla zarządu województwa. No budowa tego pałacu. To zajmuje. Ta kadencja przejdzie do historii województwa lubuskiego jako kadencja odwołań, pozwów, skarg, pism przedprocesowych. No w tym region się wyspecjalizował. Dla nas akurat na dzień dzisiejszy to najważniejszy jest ten pałac? Absolutnie nie. Mieszkańcy na to patrzą zupełnie inaczej. Była koncepcja, do której wracam, rozbudowy Urzędu Marszałkowskiego. Należało te koszty właśnie wtedy, były stosunkowo niewielkie, ponieść, rozwiązać problem, a nie budowanie czegoś, bo patrzymy, że gdzieś w zachodniopomorskim mamy podobny, a tu mamy podobny gdzie indziej. Nie, my mamy swoje problemy w województwie lubuskim, swoje tematy nierozwiązane i zajmujmy się tym, co dla mieszkańców jest istotne, a nie tym, żeby sobie potem przykręcić tabliczkę, że to za moich czasów było budowane. A czy zatem dla mieszkańców województwa lubuskiego ważne są zmiany na scenie politycznej i sejmiku? Przypomnijmy, ugrupowania bezpartyjne, czyli pani ugrupowanie również bezpartyjnych samorządowców, traci, wygląda na to, po jednym radnym. Pan Maciuszonek, przewodniczący, już nie jest w bezpartyjnych samorządowcach. U państwa też prawdopodobnie szykuje się zmiana.
Ona już nastąpiła, ale panie redaktorze, czy to interesuje? Oczywiście, że tak, bo przypomnę panu i państwu, że w momencie, kiedy powstał Klub Samorządowy Lubuskie, to wywołało takie to emocje. Oczywiście budowano negatywną narrację w stosunku do nas, podłą i nikczemną, bez zainteresowania, dlaczego tak się stało, ale widać, że ci, którzy tę narrację prowadzili, to słabi obserwatorzy życia politycznego, bo panie redaktorze, otóż 13 radnych, już nie 11, zmieniło albo barwy polityczne, albo kluby, albo przynależności koalicyjne. 13 i na tym nie koniec. A zatem, no powiem, że mam satysfakcję, że moje odejście z klubu było tak bardzo zauważone. Natomiast innych praktycznie nie. 1/3 składu, co oznacza, że rzeczywiście sejmik nie funkcjonuje dobrze pod przewodnictwem obecnego przewodniczącego. My nie mamy szkoleń, nie mamy zgody na wyjazdy, na szkolenia. Sesje rozpoczynają się z opóźnieniem, z przerwami. Nigdy nie wiadomo, bez kalendarza, który nas obowiązuje, bo podjęliśmy taką uchwałę. Pan powiedział, że straciły kluby. Ja myślę, że w historii województwa lubuskiego jest po raz pierwszy taka oto sytuacja, że to klub uchwałą podjętą w ramach klubu wykluczył członka, bo tak jest w przypadku Wacława Maciuszonka. Dokładnie tak. Tak się to złożyło. A zatem to jest wyjątkowa sytuacja. Pewno to nie koniec tych roszad, a zatem to też pokazuje, że nie funkcjonuje to w sposób należyty. Gdyby był dialog, gdyby była rozmowa, gdyby była częstotliwość spotkań, dyskusji, to pewne rzeczy można byłoby wypracować na poziomie dialogu. To znaczy, że nie ma akceptacji. To, mówię, nie 1/3, ale już blisko 50% pozmieniało barwy polityczne, klubowe, koalicyjne. A zatem tak to wygląda dla mieszkańców. Co to znaczy? A z pani doświadczenia politycznego to jest... Zajmujemy się sobą, a nie tematami. My, jako Klub Samorządowy Lubuskie, podziękowaliśmy za współpracę Koalicji Obywatelskiej z uwagi na to, że nie godziliśmy się z upolitycznieniem samorządu województwa lubuskiego, z podziałem na to, że nasze wnioski tak, ich wnioski nie, nasze propozycje tak, wasze nie i nie pogodziliśmy się z tym, że budżet całkiem niemały województwa lubuskiego idzie na zadania, na które my nie wyrażamy akceptacji. Nasz ruch był ruchem w stronę samorządu, obrony samorządowców, dlatego, że nie można ich dzielić. Gmina, powiat jest wszystkich mieszkańców, nie tylko tych, którzy obecnie sympatyzują z władzą. I zapewne tych roszad przed wyborami przyszłorocznymi samorządowymi będzie jeszcze dużo więcej. Musimy już kończyć. Radna Sejmiku Lubuskiego Aleksandra Mrozek, Samorządowe Lubuskie, była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po 9:00.